Więc mój temat to przyspieszanie line followerów i w ogóle przegląd technologii stosowanych w tej kategorii. Jak działają line followery? W sensie, o co chodzi w tej kategorii? To chyba mniej więcej każdy się spotkał na jakichś zawodach, czy widział gdzieś w internecie. Jest to robot, który po prostu ma przejechać czarną linię namalowaną na białej płycie. No, zadanie nie wydaje się zbyt trudne, ale chodzi o to, żeby zrobić to jak najszybciej i jak najoptymalniej. Zaczniemy od szczegółów. I teoretycznie trasę można przejechać takim robotem, po prostu z dwoma czujnikami, i wygrywać po której stronie aktualnie wyjeżdża linia. Jeżeli po tej stronie odbicie światła jest dużo mniejsze, czyli jest tam czarny kolor, no to mikrokontroler może stwierdzić, że należy zacząć skręcać, bo zaraz wypadniemy poza linię. Ale takimi konstrukcjami nie będziemy się szczególnie zajmować, ponieważ są one bardzo wolne. Inne podejście to zamontowanie kamery w robocie. To są raczej rzadkie przypadki. Potrzeba wtedy bardzo dużo mocy obliczeniowej. Robot jest bardzo ciężki, mało zwrotny, więc tym też się nie będziemy przyjmować. Chociaż niektórzy stosują takie rozwiązania, żeby później wprowadzać jakieś uczenie maszynowe i inne fajerwerki, ale na tym się nie skupiamy. My się skupiamy raczej na takich robotach. To jest w miarę standardowy kształt line followera, wypracowany już przez wiele lat przez wiele osób. Sprowadza się to do tego, że z tyłu są dwa silniki oraz opony i robot porusza się jak czołg, czyli jeżeli kręci jednym kółkiem, to skręca w jedną stronę, jeżeli drugim kółkiem, to skręca w drugą stronę. Pozwala to bardzo ciasno pokonywać zakręty i praktycznie skręcać w miejscu. Czujniki są umieszczone z przodu na osobnej płytce, połączonej taśmą dla zmniejszenia masy i uproszczenia pracy z robotem. I tych czujników zazwyczaj jest sporo więcej od dwóch, w tym przypadku jest 12. Spotykałem się już z 24, ale to już jest chyba lekka przesada. Z tyłu jest całe serce robota, czyli sterownik od silników, moduł Bluetooth, żeby się komunikować z tym robotem. Trudno jest go na przykład wyłączyć guzikiem, kiedy aktualnie jedzie, bo jedzie dosyć szybko. Na górnej stronie jest sekcja zasilania, mikrokontroler, w tym przypadku Atmega, i jakieś elementy pomniejsze. Tak wygląda robot. Tak wygląda czujnik koloru. To jest jeden z najbardziej popularnych. Jest to od razu zintegrowana dioda na podczerwień oraz odbiornik podczerwień. Dioda podczerwieni świeci na płytę, na trasę. Jeżeli odbija się światło bardzo dobrze, to jest inny opór tego elementu, czyli jest to białe pole. A jeżeli odbija bardzo słabo, to znaczy, że jest to czarne pole i to już można wykryć dalej jako sygnał analogowy, który później po konwersji można analizować w mikrokontrolerze. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce trasy są większe lub mniejsze, mają łuczki, kąty proste, czasem skrzyżowania, czasem są duże odległości między tymi zakrętami, czasem małe. To mocno wpływa na to, jak należy podejść do przejazdu takiej trasy. I standardowo używa się bramek optycznych do pomiaru czasu, bo opóźnienie podczas mierzenia przejazdu za pomocą stopera jest tak duże, że przy bardzo szybkich przejazdach, gdzie różnice są w rzędu dziesiątych części sekundy, nie byłoby już to wiarygodne. Więc teraz pokażę, jak to mniej więcej wygląda taki standardowy przejazd. No, przejechał, jak widać, całą trasę skutecznie. Nie pomylił się na żadnym kącie prostym, nigdzie nie wypadł, ładnie trzymał się linii. No i otrzymał jakiś wynik, czyli jakiś czas. Zazwyczaj kategoria jest podzielona na dwie części. W pierwszej części są eliminacje, z której wychodzą czasem 8, czasem 4 roboty z najlepszymi czasami do finału. No i w finale już jest ograniczona liczba przejazdów, na przykład 3, kiedy trzeba przejechać taką trasę. I wtedy bardzo ważna jest poprawność przejazdu, czyli skuteczność, że praktycznie za każdym razem tą trasę przejeżdżamy. Jeżeli chodzi o prędkość, bo jak 3 razy nie dojedziemy do mety, no to nie mamy czasu i zajmujemy wtedy ostatnie miejsce w tym finale.
rzut oka na regulamin kategorii. Regulamin czasem jest większy, czasem jest mniejszy, czasem sporo rzeczy w nim brakuje, ale to jest taki wymiar standardowy. Najważniejsze rzeczy to maksymalne wymiary robota, kartka A4. Zwykle są one jednak trochę mniejsze od kartki A4 i raczej nie należy iść w jak największego robota, no to oczywiście zależy od trasy. Robot musi się poruszać w sposób autonomiczny, czyli nie możemy ukradkiem sterować nim pilotem, a w zasadzie nawet nie warto, bo byłoby to zbyt nieprecyzyjne. Robot szybciej sobie poradzi samemu analizując trasę niż człowiek z daleka. Robot nie może być wyposażony w napęd tunelowy. Zajmujemy się kategorią Line Follower Light, czyli właśnie Line Follower bez turbin. Jest jeszcze osobna kategoria z turbinami i tam no, później zauważymy, że są zupełnie inne założenia podczas robienia takiego robota. I działanie robota nie może być uzależnione od tego, czy w danym miejscu jest jasno czy ciemno. W zasadzie może być uzależnione, ale wtedy nie dojedzie do mety, więc należy też mieć na uwadze, żeby to było w miarę niezawodne. Na przykład te czujniki są dosyć mocno zależne od światła zewnętrznego. Jeszcze zależy, jak to tam zostało zrobione analizowanie tego, ale jak widać widzą bardzo dużo światła, które pada z zewnątrz. Czujniki są zamontowane tak, czyli patrzą praktycznie w dół i od góry wszystko jest zakryte płytką, to tego światła z zewnątrz jest dużo mniej. I bardzo ładnie widać różnicę, czy pod robotem jest czarne pole, czy białe pole. Jeżeli chodzi o specyfikację trasy, trasa jest namalowana czarną linią na białym tle. Kiedyś zdarzały się negacje i ma szerokość 2 cm. Zazwyczaj jednak to jest 19 mm, bo taka jest standardowa szerokość taśmy izolacyjnej. Trasa może zawierać kąty proste oraz skrzyżowania. W Polsce jest to w miarę standard, za granicą różnie z tym bywa i czasem są tylko zakręty łagodne. W Polsce no, są te trasy trudniejsze. Skrzyżowania należy przejechać na wprost, nie wybierać jedną z tych tras, tylko zawsze na wprost. Trasa nie może posiadać przerw w linii, rozwidleń linii oraz przeszkód. Są kategorie osobne, gdzie takie elementy mogą występować, ale my się zajmujemy tylko tą teoretycznie najprostszą. I to by było słowem wstępu. Więc część druga, kalibracja, czyli jak w ogóle robot porusza się po tej linii. To jest taki dosyć prosty element do przejechania, są same łuki, nie ma żadnych kątów prostych. Jest kawałek prostej linii, po której sobie robot powinien poradzić samemu. No i jedziemy. No fajnie, przejechał, ale bardzo wolno. W praktyce on przejechał to dużo szybciej, po prostu film został nagrany z 5-krotnym zwolnieniem. Dzięki czemu mogliśmy zauważyć, jak ten robot się zachowuje, nie tak jak na pierwszym filmie, że robot praktycznie przez wszystko przelatuje i widać smugę. Co tu się zadziało? Linia była bardziej po prawej stronie na czujnikach, więc robot skręcał w prawo i później analogicznie tu jest linia po lewej stronie, skręcał w lewo. I tu w prawo. Oczywiście nie zostało tutaj wykonanych 12 ifów i w zależności od tego, pod którym czynnikiem jest linia, tak robot ma jechać, tylko zostało to zrobione bardziej w organizowany sposób, a dokładnie członem P. Analizując po kolei ten rysunek, tu są czujniki, to jest linia i w zależności i robot widzi pod czujnikami, jaki jest aktualnie kolor. No i w tym momencie linia jest widoczna tylko pod jedynką, dwójką i trójką. Te wartości są sumowane, dzielone przez ilość czujników, które widzą linię tutaj. I ostatecznie wychodzi wynik 2, czyli linia jest pod czujnikiem o numerze 2. Jeżeli byłoby dalej po prawej, to byłoby ta wartość większa, a po lewej stronie byłaby ujemna. Tą wartość 2 mnożymy przez współczynnik KP od członu P i otrzymujemy deltę, czyli jakąś magiczną liczbę. Deltę dodajemy do prędkości jednego silnika i odejmujemy od prędkości drugiego silnika. Te prędkości służą nam następnie do sterowania wypełnieniem PWM, który steruje silnikami.
Jeżeli PWM, wypełnienie PWM jest większe, no to oczywiście jeden silnik jedzie szybciej, drugi silnik jedzie wolniej. A to ja mam pytanie w tym momencie. Proszę. Czy czujniki, które są tutaj, wykrywają 0, znaczy ja wiem, że to są czujniki analogowe, tak, no powiedzmy, przetwarzane przez mikrokontrolery najczęściej jako analogowe, ale czy jeśli czarna linia jest pomiędzy czujnikami, na przykład jest na środku między powiedzmy jednym a drugim czujnikiem, w sensie krawędź linii, to czy próbuje się w implementacjach tego typu robotów wykryć, że ona jest pomiędzy, żeby mieć jeszcze większą rozdzielczość jakby orientacji robota w osi Z, w sensie jego obrócenia? Wydaje mi się, że w sensie, czy rozumiesz, o co mi chodzi? Myślę, żeby próbować wykryć, czy w tym miejscu jest linia pomiędzy Tak, tak, czujnikami, tak. raczej nie ma konieczności. Mając tyle czujników, nie ma potrzeby jeszcze mieć tak dużej precyzji, żeby jeszcze pomiędzy badać, czy jest linia. Okej, dzięki. To by była raczej odpowiedź na to pytanie. I w ten sposób robot sobie spokojnie poradzi z tymi łuczkami, które widzieliśmy na poprzednim filmie. No więc kolejny element trasy to kąt prosty. Zobaczymy, czy da radę. No, dał radę, skręcił nam w dobrą stronę, trzymał się linii. Problem był tylko taki, że końcówkę, czyli już po zakręcie, jechał bardzo mocno oscylując po linii. I też kolejny człon, o którym wcześniej nie powiedziałem, to kiedy robot wypada poza linię, czyli teoretycznie nie widzi tej linii, więc powinien jechać prosto, pamiętał, że ostatnio wypadł z prawej strony, więc dalej będzie skręcać w prawą stronę. Analogicznie z lewą. I tutaj właśnie korzystał z tej pamięci, tu już zauważył linię i za pomocą tego członu P trzymał się dalej linii. Ja jestem tylko ciekaw tego oznaczenia, że 13 próba to była, czy co się stało? Tak, to było 13 nagranie. Okej. Tego dnia nagrywałem dosyć sporo filmów i chciałem na każdym filmie mieć numerek, żeby go porównać z numerkiem na kartce, gdzie miałem aktualne ustawienia robotu. A, okej, spoko. To więc, no jakoś musimy pozbyć się tych oscylacji, żeby robot ładnie jechał po linii, a nie takimi falkami. I tutaj przychodzi nam z pomocą człon D. Najpierw analizujemy ten dolny rysunek. W praktyce nie ma co analizować, bo to jest dokładnie to samo, co było ostatnio, czyli obliczamy położenie linii na czujnikach, mnożymy przez KP, otrzymujemy deltę i deltę dodajemy i odejmujemy na silnikach. Ale po pewnym czasie ponownie liczymy, gdzie jest linia, mnożymy przez KP i od tego odejmujemy ostatnie położenie linii, które wcześniej mieliśmy zapisane w pamięci. Też przemnożone przez jakiś współczynnik, to odejmujemy i mamy kolejną deltę. I czym to się różni od tego, gdyby tego KD nie było? Otóż w tym momencie linia jest po lewej stronie, więc robot chciałby skręcać w lewo. Ale robot zauważył, że wcześniej już była po lewej stronie, bardzo mocno, teraz jest mniej po lewej stronie, czyli się do niej zbliżamy. Skoro się do niej zbliżamy, to znaczy, że nie musimy aż tak bardzo skręcać w lewo, żeby do niej dotrzeć. Dlatego kontruje ten człon P. Dzięki temu w tym momencie robot mniej już skręca w lewo, więc mniej przestrzeli, nie wykona kolejnej oscylacji, tylko jakby już się przyklei do tej linii. No i tak kolejne klatki będą liczone przez robota co jakiś zadany czas. Jak to wygląda podczas przejazdu? W tym momencie KD jest ustawione na wartość 10. No już widzieliśmy, że pod koniec te oscylacje zaczęły maleć. Więc wygląda jakby ten człon KD faktycznie pomagał. No ale zwiększmy tą wartość KD na 50. Oscylacji praktycznie nie było. Może na początku kawalątek o jakieś dwa czujniki, ale później już się ładnie trzymał linii. No więc pójdźmy dalej. Ustawmy tą wartość na jakąś absurdalną wartość kilku tysięcy. I oscylacji praktycznie nie było. Problem był taki, że po pewnym czasie, kiedy już robot jechał prosto, drgał.
bo kiedy przesuwał się minimalnie w bok i zauważał pierwszym czujnikiem, że troszkę skręca, powodowało to właśnie to obliczenie pamięci, że różnica wynosi 1 i wtedy D bardzo mocno skręcało silnikami po przemnożeniu przez te 3000. Dlatego on tutaj troszkę drgał pod koniec. No ale kąt był przejechany bardzo ładnie. Żadnych oscylacji nie było. No dobrze, przejechaliśmy to ładnie. No to czemu by nie przyspieszyć? Skoro będziemy jechać szybciej, no skoro już ładnie się trzymamy linii, to jeżeli trochę przyspieszymy, to będziemy trochę gorzej się trzymać linii, no ale będziemy szybciej na mecie. No z prędkością też nie można przesadzić, bo ziu, i robot wypada. Brakuje przyczepności, żeby trzymać się podłoża i w tym momencie skręcić. Robot wpada w poślizg. O tu widać, jak koło jedzie praktycznie bokiem. I nawet jak się zupełnie okręci w stronę linii, to nie jest już w stanie sięgnąć do niej. No tu przy okazji złapał jakąś zupełnie w innym miejscu. W trochę lepszym przypadku robot zrobi coś takiego. Oczywiście też do mety nie dojedzie, no ale jak już zauważył tą linię, to chociaż miał szansę, żeby jednak wrócić na tą dobrą trasę, ale z rozpędu się już tak okręcił, że zawrócił. To są dwie dosyć częste przyczyny niedojechania do mety na zawodach. Z prędkością trzeba uważać, osiągnąć jakieś w miarę stabilne ustawienia i trzymać się i liczyć, że się dojdzie do mety. Tak, tylko jak osiągnąć takie ustawienia? To są godziny przejazdów i robienia właśnie takich tabelek, mniejszych lub większych. To jest bardzo nieduża i uproszczona, zrobiona praktycznie w pół godziny, analizująca różne ustawienia wartości KP, albo 10, albo 7, albo 5, albo 3. No i czas. Jak widać, najbardziej optymalne są dla równych 7. Po prostu im A są. czemu tam wszędzie dałeś jedynkę w przecinku? Czy to było coś innego? To był trochę problem implementacyjny, bo nie można było ustawiać wartości we flowcie z zerem po przecinku. Więc coś musiało być po przecinku, więc było akurat 7,1. Okej, w porządku. No i to jest ustawienie tylko KP, no ale jeszcze trzeba dobrać jakoś KD, jeszcze dobrać jakoś prędkość. I później te tabelki się robią coraz większe, tych przejazdów jest coraz więcej. Ale po takim dniu robienia takiej tabelki można otrzymać tabelkę z idealnymi nastawami i liczyć na to, że właśnie to będzie ta idealna, której szukaliśmy przez tyle czasu. Ale to się sprawdza tylko na konkretnej trasie. Już na innej trasie trochę inne nastawy mogą bardziej pomagać, bo na przykład jest mniej kątów prostych albo w ogóle ich nie ma i wtedy może być szybciej. To jest akurat z innego robota, więc liczby są inne. Do kalibrowania tych nastaw i robienia tych wszystkich przejazdów bardzo pomaga zdalne zmienianie tych cyfr. Nie poprzez każdorazowe wgranie nowego programu, tylko robienie to jakimś terminalem. Można to zrobić ładną aplikacją zrobioną na komputer z guziczkami, suwaczkami, innymi polami do wypełnienia numerków. A równie dobrze można to zrobić terminalem, gdzie literka oznacza komendę i później na przykład komenda P20 ustawia wartość KP na 20. Później tylko należy uważać, bo literki powoli się kończą w tym alfabecie. I trzeba później wymyślać bardzo dziwne literki do komend, które w ogóle nie są intuicyjne. No i wtedy taka pomoc wyświetlana każdorazowo się przydaje. I co robot robi na skrzyżowaniu? Kiedy robot przejeżdża przez skrzyżowanie, to widzi, jakby po prostu linia mu się rozszerzała. Bo rozszerza mu się i w lewo, i w prawo, więc wyliczony środek linii dalej zostaje w tym samym miejscu, więc przejeżdża go praktycznie na wprost, takie skrzyżowanie. No, jak widać, pokonał je poprawnie. Nawet daje sobie radę z większą ilością skrzyżowań. To już jest film z zawodu, więc nie będzie taki, takie spowolnione tempo.
Jak widać, poradził sobie ze wszystkimi. Co prawda, w jedną stronę jadąc, miał pewne oscylacje, ale to z powodu trochę przesuniętego przodu w jedną stronę. I trochę za bardzo w prawo czy w lewo, przez co oscylacje występowały jadąc w jedną stronę, a w drugą już nie występowały. I to była część druga. Część trzecia, czyli przyczepność. Praktycznie, jeżeli by mieć lepszą przyczepność, to można by jechać szybciej, bo na kątach prostych byśmy tak nie wypadali i byśmy nie lądowali gdzieś zupełnie poza trasą, tylko dalej przejeżdżali poprawnie te kąty proste i dojeżdżali przez to szybciej do mety. Więc warto nad tym poświęcić trochę czasu. Botrant oferuje opony do line followerów oraz mini sumo, tak to nazywają. W praktyce nie polecam ich, bo guma jest tam stanowczo za twarda, a poza tym całe opony są dosyć duże i nie oferują przez to dobrej przyczepności. Można opony odlewać samemu. Jak na razie odlewałem jeden komplet tylko i nie wyszedł najlepiej. Ja się na początku miał dosyć dobrą przyczepność, ale po czasie ta zewnętrzna warstwa się starła i przyczepność się znacznie pogorszyła. Może mam za mało wprawy, może ktoś by zrobił dużo lepsze, nie wiem. Ale rozwiązaniem uniwersalnym są opony od tych właśnie japońskich wyścigówek, czy tam samochodzików. Firma Kyosho oferuje komplety w bardzo różnych rozmiarach, grubościach, twardościach, z różnymi bieżnikami. W naszym przypadku najlepsze są sliki. No i taki komplet kosztuje od 20 do 40 zł, więc w porównaniu z ceną całego robota to nie jest to duży wypadek, wydatek. I całkiem dobrze znoszą z używaniem. Teoretycznie zupełnie gładkie mają najlepszą przyczepność, ale po kilku miesiącach używania jakoś ona się znacznie nie pogarsza. Tak one wyglądają na robocie po... No już nie pamiętam, od kiedy mamy ten komplet. No i nie jest już taka ładna, błyszcząca ta powierzchnia. To jest po idealnym wyczyszczeniu, to jest po przejechaniu dwóch przejazdów na tamtej trasie, czyli łącznie jakieś 2,5 metra, już widać jakieś pojedyncze kładki kurzu. No a tak mniej więcej wygląda na zawodach, gdzie nie da się idealnie wyczyścić całej trasy i już w połowie przejazdu opony są w takim stanie, przyczepność jest strasznie pogorszona. No i wtedy to każdy zakręt to jest ryzyko wypadnięcia. Więc teoretycznie jakiś fragment kodu, który z czasem by zmniejszał prędkość, mógłby pomóc w niezawodności przejazdu. I taka rolka, po prostu zwykła rolka do czyszczenia kurzu, bardzo ułatwia czyszczenie z kurzu opony. Można w robocie włączyć tryb, żeby kręcił kółkami ze stałą prędkością, przyłożyć taką rolkę, rolka się kręci i zbiera cały kurz z opony. Bardzo wygodny sposób na oczyszczenie tego. Można równie dobrze szmatką, izopropanolem, innymi środkami, ale to jest najszybszy i chyba najskuteczniejszy. Można też zwiększyć przyczepność poprzez zwiększenie docisku za pomocą turbiny. Turbina to po prostu wiatrak, który wysysa powietrze spod robota, przez co tam występuje podciśnienie i cała płytka jest przyciskana do podłoża. Dzięki czemu tarcie jest dużo większe, ale jak już mówiłem, to jest zupełnie osobna kategoria. Tutaj są zupełnie inne siły, większe silniki, większe pobory prądu. Stanowczo się różni od Line Followera Lite. Jeszcze wracając do opon. Na tym rysunku czyściłem opony przed pierwszym przejazdem, przed trzecim przejazdem i przed piątym przejazdem. Jak widać, po jednym przejeździe ten drugi był zazwyczaj gorszy od wszystkich pozostałych. Czerwone to są czasy powyżej średniej, a zielone to są poniżej średniej. Więc już przejechanie jednego metra, złapanie kilku kłaczków kurzu stanowczo się odbija na wynikach przejazdu. No i to jest film podsumowujący, na ile szybko ten robot potrafi jechać, z wszystkimi tymi elementami, o których wspominałem, odpowiednio skalibrowanymi i wyćwiczonymi.
Jedni powiedzą, że szybko, inni powiedzą, że wolno. W praktyce nie wystarczyło to, żeby dostać się do finału. Ale no już więcej z tej konstrukcji wycisnąć się nie da. Czy są jakieś pytania co do tego robota, bo to jest takie podsumowanie pierwszego, większego działu? Ja mam pytanie. Proszę. Czy przez całe swoje tak jakby doświadczenie z budowaniem line followerów natrafiłeś może na jakieś opracowania naukowe co do na przykład idealnych proporcji długości czy odległości czujników od osi skrętnej oraz rozstawu takiej osi? Nie. I nie wiem, czy będą takie opracowania co do idealnego ustawienia, ale doszedłem już do wniosków, że to ustawienie jest zawsze zależne od rodzaju trasy. To też jeszcze będę mówił w drugiej albo trzeciej części prezentacji, ale ważne są odległości pomiędzy silnikami, lewo-prawo, pomiędzy osią silników a czujnikami z przodu oraz szerokością widzenia czujników w zasięgu lewo-prawo. Okej, dzięki. Zazwyczaj, jeżeli kąty są bardzo blisko siebie, to robot musi być krótszy. A jeżeli są dalej od siebie, to jeżeli jest dłuższy, to osiąga lepszy wynik. No to teraz przechodzimy do szybszych konstrukcji. I szybsze konstrukcje charakteryzują się pierwszym głównym elementem, czyli enkoderami. Na pierwszy rzut oka robot wygląda bardzo podobnie. Bardzo podobnie o tyle, że jest główny element robota z tyłu i płytka z czujnikami z przodu połączone taśmą. Ale w praktyce jest to zupełnie inna konstrukcja. Jeżeli chodzi o silniki, to są takie same. To są polulki z przełożeniem 10 do 1. Chyba jeszcze, no, nigdzie nie widziałem jeszcze silników, które by lepiej spełniały załadanie w live followerach. Felgi są odlane z... Nie są odlane, są wydrukowane na drukarce 3D. Opony takie same, jest mini zetek. STM32 zamiast Atmegi. Podpórka z tyłu. Podpórka jest dlatego, że kiedy robot bardzo gwałtownie rusza, ten będzie gwałtownie ruszać, to robot się przychylał do tyłu i praktycznie się przewracał podczas ruszania. A dzięki temu, że ta podpórka jest z tyłu, to ona właśnie powoduje, że jest to niemożliwe. Enkodery magnetyczne. Tutaj jest magnes neodymowy namagnesowany po osi. Tutaj jest czujnik Hala, wbudowany cały enkoder i dalej informacje są przesyłane magistralnym SPI. I to powoduje, że możemy sterować prędkością obrotową koła, a nie wypełnieniem PWM-a. Jeżeli chodzi o czujniki, to jest tutaj ich 14 zamiast 12. Tak wyszło z ilości ADC w mikrokontrolerze. No i co to wypełnienie PWM-a tak naprawdę zmienia? Tutaj wypełnienie PWM-a jest stałe. Widać do... Mamy zamierzoną prędkość obrotową do uzyskania jakieś 45 jednostek. Oś tutaj to jest pół sekundy. No i można powiedzieć, że po jakieś 0,3 sekundy osiągnęliśmy tą prędkość obrotową. Na początku powoli ją uzyskując. A wykorzystując enkodery i odpowiednio skalibrowany PID, tą prędkość możemy osiągnąć po około 30 milisekundach. Więc około 10 razy szybciej. Nie wygląda to na no, widać, że jest duża różnica, jeżeli chodzi o szybkość osiągnięcia tej prędkości. Ale czy to daje duże wyniki w przejeździe? Tak, daje. Dzięki enkoderom robot może dużo precyzyjniej sterować swoim torem, dzięki czemu może jechać szybciej na prostej, bo kiedy zauważy zakręt, to może dokładnie go pokonać.
bardzo szybko wrócić na linię, żeby jechać w kolejnym kierunku. Ale nie tylko enkodery powodują, że ten robot jest szybszy. Kolejny dział to, o dziwo, zwalnianie. I chodzi tu faktycznie o zwalnianie, czyli żeby w danym momencie robot jechał wolniej. Ale nie po to, żeby jechał tylko tutaj wolniej, bo wtedy nie będziemy szybciej na mecie. Tylko po to, żeby przez całą trasę mógł jechać szybciej, a tylko na fragmentach, gdzie ma faktycznie jechać wolniej, zwalniał, żeby nie wypaść z trasy. Na prostej możemy jechać tak szybko, jak chcemy, tylko nie możemy na zakręcie później wypaść. Tutaj pierwszy przypadek, czyli kąt prosty. Poprzedni robot, kiedy zauważał kąt prosty, no to po prostu skręcał, wypadał trochę, jego to nie przejmowało, zauważał tą linię, jechał później linią, no i był zadowolony, że pokonał zakręt. Ten robot jest sprytniejszy. Na początku, kiedy zauważy na wielu czujnikach linię, uznaje to za kąt prosty, najpierw zwalnia do pewnej prędkości, jadąc prosto. Kiedy już zwolni do tej prędkości, którą może uznać za bezpieczną, dopiero wtedy wykonuje skręt. Dzięki temu, że tutaj ma mniejszą prędkość, już dużo mniej wypada na zakręcie. I o dziwo jest szybciej wtedy. To jest film, kiedy zwalnia z 50 jednostek do 40 jednostek. No, wypadł bardzo daleko. Na kolejnym filmie zwalnia do 30 jednostek. Tym kołem ledwo dotknął linię. Na kolejnym zwalnia do 20 jednostek. To już zupełnie tej linii nie dotknął. Tutaj jest podsumowanie tych trzech przejazdów. Dla każdego robot jechał na prostej 2,25 metra na sekundę. Na tym zwolnił do 1,8, na tym do 1,35, a na tym poniżej 1 metr na sekundę. No, im bardziej zwolnił, tym mniej się przesunął do góry, przez co mniejszą drogę pokonał. I tutaj, kiedy był poziomo do pierwotnego kierunku, nie widział linii, więc dalej próbował skręcać w prawo, żeby tą linię zauważyć. Tutaj widział linię, więc mógł już jechać prosto, no i tutaj też widział linię, więc mógł już jechać prosto. I te dwa przejazdy można uznać za poprawne, czyli dokładne. Czyli robot widział przez większość czasu linię. Bo tutaj, jeżeli byłoby skrzyżowanie na przykład, to mógłby najpierw zauważyć to skrzyżowanie i pojechać w złym kierunku, zamiast tutaj prosto. Jeżeli chodzi o czasy, tutaj 658 milisekund, tutaj 636 milisekund, czyli różnica nieduża, ale jednak jest szybciej, jeżeli chodzi o czas, ale na pewno jest dużo precyzyjniej. Nie wypadamy tak bardzo. Tutaj jest jeszcze bardziej precyzyjnie, ale czas jest o 100 milisekund gorszy, więc praktycznie na zawodach jest to nie do przyjęcia, bo po 10 kątach prostych jesteśmy 1 sekundę za przeciwnika. Więc w tych testach najlepiej wypada to zwalnianie. Dobrze, to by było, jeżeli chodzi o kąty proste, no ale równie dobrze możemy jechać prostą bardzo szybko, a później trafić na taki łuk. Na łuku już przecież nie zauważymy, że jest kąt prosty, bo nie jest na aż takiej ilości czujników obok siebie. No i tutaj przychodzi nam z pomocą kolejny człon do zwalniania, czyli jeżeli zauważa, że robot gwałtownie skręca, to zmniejsza prędkość, aby nie wypaść aż tak bardzo podczas tego gwałtownego skręcania. I to wpływa pozytywnie na pokonywanie łuków. Wtedy robot mniej wypada na tych zakrętach. To był ładny i poprawny przejechany ten fragment. Dosyć szybko, bardzo precyzyjnie. Oczywiście z tym zwalnianiem nie można przesadzić. Tutaj zwalniamy za mocno podczas tego nagłego skręcania. Tu widzieliśmy, że robot skręcał, jechał prosto, skręcał, jechał prosto, skręcał, jechał prosto. Już każde takie zwolnienie niepotrzebne powoduje zwiększenie czasu znaczące. Ten fragment powinien płynnie przejechać jednym ruchem. To tyle, jeżeli chodzi o zwalnianie.
Kolejna część, przypadki praktyczne. To były przypadki dosyć jednostkowe, czyli jeden kąt prosty albo jeden fragment z łuczkami. Teraz takie większe fragmenty. To jest jeden z bardziej problematycznych, czyli skrzyżowanie, a następnie kwadrat do pokonania, ponieważ po trzech kątach prostych, które już same w sobie nie są najprostszymi elementami do przejechania, następnie należy poprawnie przejechać skrzyżowanie. Czyli tutaj zauważyć tą linię i przejechać prosto, zamiast kręcić w prawo czy w lewo. Na pierwszy rzut oka robot przejechał, więc no jak przejechał, to chyba ustawienia są dobre. Ale jeżeli się dokładnie przyjrzymy, to dobrze. Tutaj jeszcze sobie dobrze radzi. Tu ładnie przejechał skrzyżowanie. Zauważył, że jest kąt prosty. To jest najbardziej niebezpieczny element, czyli robot praktycznie nie widzi tego kąta prostego. Gdyby tu było skrzyżowanie, mógłby pojechać już w prawo, zamiast prosto. Możliwe, że między tymi dwoma klatkami jednym czujnikiem przez chwilę widział, ale dalej skręca w lewo. Tu już jest dobrze, bo przed wjazdem na kąt prosty widział linię. Wypada, pamięta, że wypadł po lewej. Co tu się dzieje? Zauważa złą linię praktycznie. On nie wie, że ma jechać prosto. On widzi tylko tą linię w prawo. W zasadzie zachowuje się tak, jakby skręcał teraz w prawo. Na szczęście dla niego nie zdążył skręcić na tyle, żeby nie zauważyć tej linii. W tej klatce widzi tylko jednym skrajnym czujnikiem. Cała reszta jest biała. I dzięki temu się wyratował z tej sytuacji i pojechał prosto. No i przejechał to poprawnie. Już inna rzecz, na którą można tutaj zwrócić uwagę, to ten fragment. Tu najpierw zauważył linię z lewej strony, następnie one się złączyły, następnie znikła mu linia. Może się tak zdarzyć, że podczas znikania tej linii zniknie mu na prawym środkowym czujniku. No jeżeli było to na prawym środkowym, no to stwierdzał, że zniknęła mu z prawej strony, więc skręca w prawą stronę. Można to uznać za kąt ostry i implementując odpowiedni fragment kodu do odpowiedniego skręcania po kącie ostrym, ten robot dobrze skręcił po tej sytuacji, czyli skręcał w lewo. W praktyce na zawodach po jednym przejeździe mamy około 5 do 10 komunikatów, że zauważył kąt ostry i skręcił w inną stronę niż powinien. Więc to się często przydaje. Samo to możemy opuścić. Teraz robot jest krótszy, bo wcześniej ledwo zauważał te kąty proste, więc postanowiliśmy go skrócić, aby bardziej się dopasować do odległości między kątami prostymi. No i to już było dobrze. Przed każdym kątem prostym najpierw zauważył linię, dopiero później kąt prosty. Więc to możemy uznać za dobre ustawienie. A w kolejnym przypadku może się zdarzyć coś takiego w każdym momencie. O! Było za dużo poślizgu w pewnym momencie, źle wjechał na skrzyżowanie, wybrał złą linię i pojechał w złym kierunku. Praktycznie najczęściej, jeżeli robot nie dojeżdża do mety, to przez to, że skręcił w złą drogę na skrzyżowaniu, albo wypadł zupełnie na kącie prostym z powodu braku przyczepności przez obklejenie się kurzem kół. No i film z tego samego miejsca, z tym samym robotem, z kolejnym robotem, ale z tego samego miejsca. Było zdecydowanie szybciej i spokojnie to wystarczyło do zakwalifikowania się do finału. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o metody przetestowane, jeżeli chodzi o przyspieszanie live followerów. Następnie przechodzimy do części z metodami potencjalnymi i nie do końca przetestowanymi.
Czy ktoś ma jakieś pytania co do tej części? No jak nie ma, to idziemy dalej. Rozwiązania potencjalne. Czyszczenie opon w czasie jazdy. No jak już wcześniej zauważyliśmy, stan opon bardzo mocno wpływa na jakość przejazdu robota, a na zawodach już po kilku metrach są one bardzo mocno oblepione. Więc można by zrobić jakiś system do czyszczenia ich podczas jazdy, nie tylko podczas postoju za pomocą rolki. Więc zamontowaliśmy rolkę do robota. Jest to rolka taka sama jak tamta do zbierania kurzu. Ona jest przyciśnięta do opony za pomocą sprężyny w tym miejscu. No i zbiera kurz z koła. I działało to dobrze, w sensie spełniało założenie, czyli czyściło koło. Problem był taki, że opory tak mocno wzrosły, że silnik ledwo dawał radę ruszyć tym kołem. Więc na pewno takie wykonanie nie spełnia, nie przyda się na zawodach. Nie spowoduje, że robot będzie jechać szybciej. Może jakby to zrobić w inny sposób, za pomocą jakiegoś pędzelka czy innej rolki, która by nie powodowała takich oporów, byłoby lepiej. No, jest to pomysł na przyszłość, który spowodowałby, że robot jechałby szybciej. Na pewno bardziej niezawodnie z czasem, czyli całą drogę mógłby przejechać na dużej prędkości. Ja mam pytanie co do poprzedniego slajdu, co do poprzedniego zdjęcia. Tego? Tak, czy rezystor 666 to po prostu inwencja, czy naprawdę jest aż tak dużo rezystorów? No, zupełnie przypadkiem wszystkie 665 rezystorów było zajęte, więc musieliśmy niestety wykorzystać właśnie ten numer. Rozumiem, rozumiem. To może przez to generalnie robot jest trochę wolniejszy. W sumie jeszcze nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale jeśli możemy spróbować na przykład zakrywać to taśmą i wtedy wykonywać przejazdy i mierzyć czas, później odkrywać i zobaczyć, czy będzie jakaś różnica zauważalna. No wydaje mi się, że to jest pomysł na kolejny rozdział do tej prezentacji. No, będę pamiętał. Jakbym kiedyś robił kolejną, to na pewno wspomnę o wynikach tych badań. A ja mam pytanie. Tak? Też mniej więcej do tego zdjęcia. Czy ten magnes na silniku jest przewrócony na wylot, czy mi się wydaje? Tak, on domyślnie był z otworem w środku. A, okej. Więc nie musieliśmy go dodatkowo wiercić, jedynie co to ten otwór miał 2 mm, a grubość ośki miała 1 mm, więc zastosowaliśmy taką rurkę o grubości zewnętrznej 2 mm i wewnętrznej 1 mm i całość sklejona cyjanopanem. Śmieszne nawet. I też ustawienie tego magnesu idealnie w osi encodera pomagało, jeżeli chodzi o dokładność odczytu. Czy jakieś pytania co do tego zdjęcia, czy kolejnych? Dobrze, idziemy dalej. Rozwiązanie potencjalne, analiza to ja jednak mam pytanie co do poprzedniej części, bo widzę, że te części są jakby tak sensownie podzielone. Pytanie mam takie, czy wiesz coś o przypadkach mapowania tras i na przykład robienie przejazdu testowego, który ma przeanalizować, ile na tej trasie jest danego typu zakrętów i próbować... A, dobra, to przepraszam. Zabawem. Nie widziałem. Dobrze. Ale na razie element trochę wcześniejszy, czyli analiza poślizg. Do mapowania tras zaraz dojdziemy. Mniej więcej rysunek poglądowy, co się dzieje z robotem podczas pokonywania kąta prostego. Robot jedzie prosto. Nie działają na niego praktycznie żadne siły, tak, ruch jest tajny. Następnie zauważa kąt prosty, hamuje silnikami, ile fabryka dała. Kiedy już osiągnie tą bezpieczną prędkość, zaczyna skręcać. Podczas skręcania w pewnym momencie robot ustawia się bokiem. No, na silnikach stara się trochę skręcać tym robotem, ale największa siła w tym momencie, która na niego działa, to tarcie poprzeczne. No, coś takiego. W każdym razie te strzałki. I w tym momencie przyczepność jest najbardziej kluczowa, bo w tym momencie najczęściej zaczyna wpadać w poślizg i wypada zupełnie poza linię.
No i jeżeli te tarcie jest wystarczające, no to robot zauważy linię i pojedzie dalej. W innym przypadku, kiedy tarcie jest mniejsze, po pierwsze nie zerwiemy przyczepności hamując. To się praktycznie nigdy nie zdarza, silniki nie mają aż tyle mocy. No ale już zwolniliśmy do tej prędkości bezpiecznej, zaczynamy skręcanie. Ustawiliśmy się bokiem, no i te strzałki w prawo są znacząco mniejsze. Przez co robot jedzie bokiem sobie gdzieś tam po skosie. No i możliwe, że już tej linii nie zauważy. Ale co gdyby dysponować tymi strzałkami trochę inaczej? Tu na prawy rysunek na razie nie patrzymy, patrzymy na lewy. Najpierw robot jest ciągnięty tylko w dół, następnie tylko w prawo, siłą dośrodkową. No i z czasem ta siła dośrodkowa robi się bardzo duża i może przekroczyć jakiś punkt siły maksymalnej, no i zaczyna się poślizg. Jeżeli te tarcie są odpowiednio duże, to trzyma się linii, jeżeli nie jest wystarczająco duże, no to pojedzie gdzieś w kosmos. Ale gdyby najpierw robota trochę okręcić i wykorzystywać bardziej strzałki na początku, bo tutaj one są, nie są wykorzystywane w pełni. Nie mamy aż tak dużej mocy silników, tylko najpierw jednocześnie hamować i jednocześnie wykorzystywać tą siłę w prawo, następnie płynnie przejść z hamowania tylko do skręcania, następnie ze skręcania do przyspieszania, cały czas wykorzystując maksymalną przyczepność opon. No tylko w tym momencie na pewno musimy wiedzieć, jakie długie są te strzałki i mniej więcej mieć pojęcie, jak długie one mogą być, zanim stracimy przyczepność. No i w tym na pewno nam pomoże IMU, czyli akcelerometr i żyroskop w jednym. Nawet był zamontowany w tym bardziej zaawansowanym robocie, tylko że był zastosowany bezpośrednio do płytki i jego wyniki wyglądały tak. To jest prosta droga, czyli ruszenie, toczenie, zatrzymanie. To, czego byśmy się spodziewali, to najpierw przyspieszenie w przód, później zero, później przyspieszenie w tył, czyli opóźnienie. No a mamy jeden wielki szum. Jest to spowodowane wibracjami, bo silniki są bezpośrednio przymocowane płytki, a do płytki bezpośrednio jest przymocowany akcelerometr, więc każde najmniejsze drganie na oponie, na silniku, gdziekolwiek, od razu są wychwytywane. No to były szpilki do 6G. Nawet po przefiltrowaniu widać, że te dane nie mają żadnego sensu. Jak to zrobić porządnie, na jakimś wytłumieniu, na jakichś podkładkach antywibracyjnych, te dane na pewno byłyby bardziej użyteczne. No i jakby zaimplementować coś takiego w robocie, przejazdy byłyby szybsze. Pytanie, na ile trudno byłoby coś takiego ostatecznie zmusić do działania. Tego jeszcze nie przetestowałem, jest to rozwiązanie hipotetyczne. Czy jakieś pytania do tego? Dobrze, do tego nie ma pytań. Jednak jak są zdjęcia, to jest... Pierwszy. Czy mierzyłeś ten punkt krytyczny wpadania poślizgu? W sensie, czy tylko na tym rysunku, że tak powiem, teoretyzowałeś, czy faktycznie mierzyłeś ten moment, w którym robot wypada z zakrętu? Musiałem teoretyzować, ponieważ gdybym mierzył, to musiałbym korzystać z tych danych, a te dane są kompletnie nieczytelne. Rozumiem. Nie są przydatne. No teoretyzuję, ale praktyka powinna wyglądać podobnie. Kolejna część rozwiązań potencjalnych, hipotetycznych, to zapamiętywanie trasy, inaczej mapowanie trasy. Czyli plan jest taki, że stawiamy robota, przyjeżdżamy bardzo wolno po całej trasie, zapamiętujemy, gdzie jest prosta, gdzie jest zakręt, gdzie możemy jechać szybko, gdzie możemy jechać wolno. Zapamiętujemy to i w następnym przejeździe wykorzystujemy te dane, aby przyspieszyć tam, gdzie jest prosta i uważać tam, gdzie są zakręty. No, wszystko brzmi bardzo fajnie. Nawet coś takiego wykonaliśmy. Tutaj robot startuje i przejeżdża całą trasę aż do końca. No i teoretycznie ta linia powinna się pokrywać z tą linią. Jest to wykonane tylko na podstawie odometrii z kół, czyli okręcenia się koła o dany kąt. No, w miarę się to pokrywa, można by stąd wyciągnąć jakieś logiczne dane, czyli przyjąć, że tu możemy jechać szybko, tutaj musimy zwolnić, bo jest ciasny kąt, tutaj nie musimy, bo jest łagodny kąt, tutaj możemy jechać szybko, tu musimy zwolnić i tak dalej. I to też działało. W pamięci mógł mieć zrobioną całą trasę, że
najpierw przejeżdża metr szybko, później jest jakiś trudny kawałek, później jak już jest prosta, to wiecie, jak długa jest ta prosta, po tej prostej wie, że jest trudny kawałek, więc zwolni przed nim i tak dalej. Tylko problem jest taki, że to jest przejazd mapujący i tutaj to wszystko wygląda ładnie. Ale kiedy robot jedzie szybko, do tego dochodzą poślizgi, gdzie każdy jest niewiadomych rozmiarów. Nie mieliśmy akcelerometru, więc nie mogliśmy uzyskać z niego danych o aktualnym położeniu robota, w którym kierunku jest on skierowany. No to było to praktycznie niemożliwe do wykorzystania. Robot przejeżdżał dobrze z pamięci może pół tej trasy. Na bardzo małych faktycznie było zauważalne, że przejeżdżał je dobrze. Czyli przez cały czas się orientował, gdzie w tej liście kroków, które miał w pamięci, aktualnie się znajduje. Więc rozwiązanie to działa, ale tylko na bardzo małych trasach. Jeżeli miałoby działać na większych trasach, to potrzebne by było więcej danych. Może jakiś GPS bardzo dokładny, może jakieś inne systemy lokalizacji. Plan jest dobry, ale wykonanie trochę zmniejsza szanse, żeby to faktycznie miało działać. No, może komuś się uda, naprawdę trzymam kciuki. No i to niestety jedyne zdjęcie, jeżeli chodzi o ten dział, bo dużo tutaj się z nim nie wydarzyło. Jakieś pytania co do tego? Czy nie mieliśmy w kole adeptów tego typu rozwiązań? Wydaje mi się, że ktoś, jak nie Piotrek Olbert, który jest tu nawet obecny, czy ktoś właśnie nie robił z tego projektu zespołowego? I jeśli ktoś taki na sali jest, to proszę, by się odezwał i powiedział, jak tam wyszło, bo właściwie nie do końca pamiętam, czy się wtedy o to dowiadywałem. Z chęcią posłucham. Toż Piotrek może być AFK, nie wiem, na mnie ktoś go kopnie, jeśli słyszy. No, a może też tak nie było. Jeśli jeszcze nie spotkałem... Ja pamiętam na pewno, że Michał Piotrowicz i Grzegorz Masłowski robili w ramach WDS-u na wizualizacji dań sensorycznych właśnie mapowanie LFM w pracy. Ale my tylko zrobiliśmy... Słuchaj mnie? Czy nie? Tak, słuchaj. Tak, słuchaj cię, Grzesiu. To my tylko zrobiliśmy, jak tutaj, czyli wysyłanie na komputer jakichś tam danych i sobie z tego rysowaliśmy trasę, ale nic na podstawie tego nie robiliśmy, bo to był projekt samo wizualizacji danych. Właśnie problem jest taki, że zwizualizować je w miarę łatwo, później wyciągnąć z nich jakieś wnioski również, ale zastosowaniem w praktyce jest problem. Tak, no my tak samo tam jakby wolno jechaliśmy, tylko to było ten projekt robiony, ja nigdy tego nie użyłem na zawodach. Wiem, że Rafał Cymiński magisterkę robił też odnośnie w ogóle jakoś tam ścinania zakrętów i też coś tam z tym opowaniem, ale nie jestem w stanie więcej na ten temat dużo powiedzieć. Wiem, że tylko jakby on nie używał samych enkoderów, jeśli dobrze pamiętam, ale też właśnie NIM-u i tam z paru czujników dane już coś dawały. Tak, właśnie na pewno jest potrzebne więcej czujników niż tylko enkodery, bo no problem jest przy poślizgach. Jak byłoby te IMU, to przynajmniej byśmy wiedzieli, w którym kierunku jedziemy po pokonaniu zakrętu. Więc to tyle, jeżeli chodzi o zapamiętywanie trasy, ale jest jeszcze inny sposób, żeby jeszcze przed wjazdem na kąt prosty wiedzieć, że jest to kąt prosty. Jest to kamera. Czyli to, co na początku mówiłem, że nie ma za bardzo sensu, bo potrzebuje bardzo dużo mocy obliczeniowej i wcale nie jest tak szybko, tutaj jednak okazuje się, że to nie jest taki głupi pomysł, jak się go odpowiednio umieści. Więc po pierwsze, robot dalej jedzie normalnie za pomocą czujników, wszystko to, co było, zostaje też tutaj, ale dodatkowo umieszczona jest płytka z kamerą, tutaj nad głównymi czujnikami, wszystko spięte taśmą FFC. No i podłączone kolejne zasilanie, głównie do zasilania LED-ów, które jednak trochę prądu ciągną. Tak jak widać, kamera miała być tutaj, niestety wylądowała tutaj z pewnych problemów, ale działała, więc tyle dobrze. Dwa LED-y łącznie pod 200 lumenów świeciły, ale ostatecznie chyba było to nadal za mało. Z drugiej strony STM 32F4 do analizy danych z kamery. Był to najmniejszy STM. Pytanie, ta płytka z kamerą to jest custom made, czy to jest jakiś gotowiec? Nie, robiona samemu. No ładnie. Jedna z fajniejszych, które mi
wychodziły. To jest najmniejsza STM-ka, która miała nóżki na krawędzi, czyli BGA, i miała magistralę do komunikacji z kamerą. Tutaj jest komunikacja równoległa na 8 pinach bodajże. Jeszcze kilka żył do synchronizacji tego wszystkiego. Jakieś źródło prądowe do obsługi LEDów. Nie, tu bardzo chcę już przechodzić dalej. I tutaj, nie wiem czy widać, to jest MOSFET do sterowania LEDami. I nie polecam tej obudowy, to ma bodajże 1,5 mm i ma trzy nóżki od dołu, praktycznie nie do polutowania, ale ostatecznie jakoś to tam się trzymało i działało, ale nigdy więcej. No i z pewnych względów tutaj był niezbędny ten kondensator. O dziwo, bez niego były strasznie duże tętnienia, napięcie zasilania, aż się STM resetował. Nie wiem nadal, co było przyczyną. Co najlepsze, jak kable były podłączone do akumulatora z robota, to były te tętnienia. Jak były podłączone do zasilania, to tych tętnień już nie było. Zagadka elektroniczna. Może kiedyś się dowiem. Dobrze, przechodzimy już wreszcie do tego zdjęcia, które już chyba 2 czy 3 razy pokazałem. Kamera robi zdjęcia 120 razy na sekundę. Niby fajnie, że dużo, ale w praktyce takie zdjęcie dużo nam nie daje. To jest zdjęcie testowe, tu jest czarna linia, tu jest cyfra 2, tu jest cyfra 4. No widać linię, widać 2, widać 4, widać kilkadziesiąt czarnych kropek. Więc do analizy obrazu jako specjalnie nam to zdjęcie się nie przyda. Ale po skręceniu klatkarzu do 60 zdjęcia zaczęły się robić coraz bardziej wyraźne. To już jest zdjęcie po odpowiednim ustawieniu naświetlenia, wzmocnienia, skonfigurowania rodzaju naświetlenia w tej kamerze i wielu innych rzeczy. No i widać linię. Ewidentnie widać linię. Pierwszy problem jest taki, że LEDy, im dalej jest się od kamery, tym gorzej jest oświetlone miejsce, które widzimy. Więc im dalej, tym ciemniej. Im bliżej, tym jaśniej. No to też algorytmy musiały niwelować podczas analizy obrazu. To jest zakręt, to jest kąt prosty. Jak widać, to jest już inne miejsce, więc już na przykład jest jaśniej i to też trzeba było jakoś niwelować. Widać, że linia wjeżdża od dołu, wyjeżdża z lewej, więc można to uznać za kąt prosty. Kolejne zdjęcie, skrzyżowanie. Wjeżdża od dołu, wyjeżdża na górze, wyjeżdża po lewej i prawej. Więc na skrzyżowaniu wiemy, żeby nie zwalniać tak jak przed kątem prostym. To jest kąt widzenia robota. Nie jest to po prostu prostokąt wycięty, tylko z powodu tego, że ta kamera jest bardzo blisko tego, co widzi. Jest to taki trochę powyginany trapez. Ale sprawdzało się to całkiem dobrze. Co najlepiej, to jest jeszcze taki bardzo płaski trapez. Te zdjęcia są rozciągnięte pionowo. Ale z tego powodu, że ta kamera była bardzo blisko nad powierzchnią, ten trapez się wydłużał tutaj. No i w tym zakresie można w miarę wykrywać, czy to jest kąt prosty, czy to jest skrzyżowanie, czy to jest tylko łuczyk. No, to jest pierwsze zdjęcie, które wykonaliśmy podczas jazdy. Wszystkie poprzednie były stojąc, to jest podczas jazdy i tu się robi pierwszy problem, czyli rozmycie tego wszystkiego. Jak robiliśmy zdjęcia te 60 Hz, to jadąc 2 metry na sekundę, smugi miały długość 3 cm, plus jeszcze grubość taśmy, czyli 3 plus 2 mieliśmy 5-centymetrową smugę. Zdjęcia robiliśmy co 1/60 sekundy, to to jest pierwsze zdjęcie, na którym wykrył po prawej, że jest linia. Czyli nie gdzieś tutaj wcześniej, nie gdzieś w połowie, tylko dopiero tutaj, ponieważ poprzednie zdjęcie wyglądało mniej więcej tak, że ta linia w ogóle nie mieściła się w kadrze. Więc na pewno trzeba by te zdjęcia robić stanowczo częściej. No ale dobrze, zauważyliśmy, że jest ten kąt prosty, więc możemy zwolnić przed nim, czyli to, o co nam właśnie chodziło. To jest chyba jedyny film, który mamy nagrany z działania tej kamery. Widać, LEDy świecą jak dobra latarka. Tutaj jest wiatrak na akumulatory do chłodzenia tej płytki, bo się tam gotowała pod 100 stopnie. Z wiatrakiem do jakichś 80. Jak to wyglądało? No, szybko. Z całą pewnością szybko.
Co tu się zadziało? Robot najpierw się rozpędza do pełnej prędkości. Można przyjąć, że już tutaj ma tą pełną prędkość. On się rozpędza naprawdę szybko. O, między tym a tym zdjęciem film ma jakieś 30 fpsów. Kamera zauważyła kąt prosty i wyłączyła LEDy. No i następnie zaczęło się zwalnianie. Zwalniając, dając całą moc na wstecz, zatrzymaliśmy się już tutaj. Jeszcze daleko przed kątem prostym. I to jest bardzo ważna informacja dla robota. Jakby miał 20 metrów prosty, to może jechać 20 metrów prosty z gazem w podłodze, zauważyć kąt prosty i nie wylecieć nim gdzieś w kibicu. Tylko zwolnić przed nim i już zacząć skręcać. I to byłoby bardzo dobre rozwiązanie dla zawody, gdyby to działało w pełni. No ale czemu nie działa w pełni? To jest pierwsza przyczyna. Co widać tu na obrazku? No, my widzimy na obrazku, że tu faktycznie jest czarna linia. Tylko, że tutaj jest jasna smuga, tu jest inna jasna smuga. Trudno określić, gdzie faktycznie ta linia się znajduje. No, jakby napisać porządny algorytm, to może by dał radę wykryć tą linię, ale pamiętajmy, że to jest tylko STMF4 i na przetworzenie tego zdjęcia ma 1/60 sekundy. Na przetworzenie tego zdjęcia i wysłanie informacji do głównego robota. Proszę. Sorry, że się wtrącam, ale tu by jakieś zwykłe progowanie nie wystarczyło do tego, żeby wyłapać tą linię, bo na tym zdjęciu jest ewidentnie, jakby ten ciemny punkt jest tylko jedna, czy ta ciemna prosta jest jedna, jest to może jeszcze tylko krawędzie z tego zdjęcia, nie? Więc jakiś próg z góry ustalony i po prostu jakby wyprogować to zdjęcie. No, próbowaliśmy, ale właśnie ten próg jest bardzo zależny, w którą stronę się jedzie. Na przykład jeżeli to byłoby to mocno doświetlone, to całe tło byłoby takie jasne, a linia mogłaby być koloru takiego. A na innym zdjęciu całe tło może być takie, a linia może być koloru takiego. Więc to się mocno dynamicznie zmienia podczas przejazdu. Teoretycznie można by to rozwiązać albo świecąc jeszcze mocniej. Wtedy może akumulator by starczał na jeden przejazd, bo byłby taki duży powrót lądu. Można by próbować, żeby raz robić zdjęcie z doświetleniem, raz robić zdjęcie bez doświetlenia. Zobaczyć, jaka jest różnica w których miejscach. No, ale to wtedy trzeba robić zdjęcia dwa razy częściej, więc trzeba by mieć dużo lepszą kamerę, szybciej wykonującą zdjęcie. No, albo starać się wyciągnąć jakieś dane z tego. To jest jeszcze temat otwarty. Ta kamera no, nie nada się na zawody. Co chwilę są takie smugi. Jeżeli jest taka smuga, to już nie zauważa tych kątów prostych. To jest to najlepsze po prostu okno. Jeżeli jedzie w stronę okna, to nie działa. Jeżeli jedzie w zupełnie innym kierunku, to już działa. Ale nigdy nie wiadomo, czy na zawodach będzie takie okno, czy nie będzie okna, czy takim oknem może być lampa gdzieś zupełnie w innym miejscu. Jak było w regulaminie, robota nie może wpływać oświetlenie podczas zawodów, bo nigdy nie wiadomo, jakie będzie. No nie wiadomo, jakie będzie, więc taka kamera się nie nadaje. Jakby ją zrobić lepszą, to byłaby to duża różnica względem konkurencji. Można by wtedy jechać dużo szybciej. No ale niestety. Tak samo skrzyżowanie. Tu jest na przykład, tej linii tu praktycznie nie widać. Równie dobrze całe zdjęcie mogłoby być tak przyświetlone z powodu tego światła gdzieś z zewnątrz. Więc kamera, pomysł fajny. Do przemyślenia. Może kiedyś się zrobi. I to była ostatnia część prezentacji. Czy ktoś ma jakieś pytania co do całości LF-ów? A to jeszcze mam pytanie co do kamer. Zastanawiam mnie, czy istnieje czujnik, który byłby trochę jak kamera, ale o co mi chodzi? Czujnik, który na odległość dosyć dobrze potrafiłby rozpoznać czarny lub biały. Coś aka połączenie szarpa, tylko nie do odległości, tylko do czarnego i białego. Bo zastanawia mnie to tak, że teoretycznie mi się wydaje to dosyć sensowne rozwiązanie i możliwe, że świecimy na coś laserem, tak? I coś nam się odbija. Tak. I jak bardzo nam się odbija. Tak, byłoby to rozwiązanie bardzo fajne. Sporo czasu przegrzebywałem internet w poszukiwaniu czegoś takiego i przynajmniej te ponad pół roku temu, kiedy to robiłem, nie znalazłem żadnej sensownej kamery do czegoś takiego. Okej.
Są matryce, które robią po kilka tysięcy zdjęć na sekundę i później wypływają takimś protokołem, który nawet jest w miarę czytelny. No ale dalej to jest tylko zdjęcie. A to teraz taki mi do głowy pomysł przyszedł, jakby zrobić jeszcze jedno ramię, w sensie jak robot normalnie ma jedną linijkę powiedzmy z LEDami, to zrobić jeszcze drugą o kolejne 10 cm oddaloną, która by wykrywała właśnie ostre zakręty wcześniej. Można. Co najlepsze, korzystając z tego patentu bardzo starej konstrukcji, wtedy się nie sprawdziło, bo robot no, pływał praktycznie po trasie. W tym może by pomogło. Problem jest taki, że już powoli nam się kończy kartka 4. To się trochę można by wysunąć jeszcze do przodu. Faktycznie jakby, dobra. Jakby te 5 cm wcześniej wiedzieć, że już tutaj nie ma tej linii. No pytanie, jak wtedy zareagować? Mm-hmm. Jak to odróżnić, że to jest tylko łuczek od tego, że to jest kąt prosty? W zasadzie tutaj też nam dochodzi kolejna ta masa na ramieniu, więc w zasadzie to samo, co by po prostu czujniki dać wszystkie 5 cm do przodu i uzyskujemy podobne, nie? Też prawda. No tak. Też pamiętam właśnie, ktoś z rocznika 9.5 robił jakiegoś takiego robota, chyba właśnie tego do mapowania, który miał też dodatkową listwę czujników pod samym robotem. No tylko nie mogę sobie przypomnieć, kto to był. To chyba nawet ja coś robiłem, ale powiem, że już nie pamiętam, o co tam chodziło. Nie skończyłem tego projektu. A to może wy, to nie pamiętam już tak dobrze. Tyle lat się studiuję. Do mapowania to może mieć sens, bo wtedy tutaj widzimy, gdzie jest linia, tutaj widzimy, gdzie jest linia, więc możemy jakąś tam sobie przyłożyć, która się pokrywa z jednymi i drugimi. I to w mapowaniu mogłoby pomóc to przy robieniu bardziej dokładnej trasy. No ale podczas tak, samochodu już raczej nie. Jeszcze chodziło mi chyba o wykrywanie odcinków prostych. Jakby, że wtedy robot jest już prosto ustawiony, nie? Łapie z przodu na środku i z tyłu na środku. Jak ma dwa, jakby w dwóch miejscach potwierdzone, że linia jest po środku, znaczy, że on stoi prosto na linii, nie? Wtedy można teoretycznie przyspieszać. Coś tam takiego kombinowałem, ale tak jak mówię, ostatecznie tego nie zrobiłem. Tak, ale w praktyce już można przyspieszać nawet wtedy, kiedy linia jest po skosie. Właśnie tylko pod pewnym kątem. Kiedy już ten skos jest za duży, to już tutaj nie można tak przyspieszać. Jeszcze tylko dodam tak jako ciekawostkę, że za granicą czasem na zawodach można też na filmikach na YouTubie pooglądać, że stosują znaczniki przed zakrętami i po prostu kodzą jakby prędkości i jakieś tam zakręty w odniesieniu do tych znaczników. Czyli powiedzmy przed zakrętem, tam 5 cm przed zakrętem jest znacznik z prawej strony, taka kropka. No i jak się ją wykryje, no to się wie, że się przejechało do kolejnego jakby etapu trasy i można jakieś tam nastawy mieć, mogą się w robocie zedytować. Nie? Tak, widziałem, byliśmy w prezydium na zawodach, to byli tacy goście, którzy mieli w ogóle cały soft do tego napisany i robili zdjęcia tej trasy z góry, wrzucali to i mieliło im nastawy na każdą tą kropkę i naprawdę ten robot tam widać było, jak super się dostosowuje do poszczególnych odcinków i ostatecznie nawet wygrał też. No tam na Dalekim Wschodzie te konkurencje bywają bardzo różne. Czasem są tylko łuczki, czasem faktycznie jest prosta, znacznik, zakręt, znacznik, prosta. I wtedy robot jedzie z gazem w podłodze na prostej, widzi znacznik, czyli to, co my byśmy chcieli tutaj zauważyć kamerą i wie, że będzie zakręt i już wtedy zwalnia, się przygotowuje do zakrętu. Ale wtedy wszystkie przejazdy są bardzo jednolite. No i to już wtedy coraz bardziej podchodzi pod kategorię turbo. Bo w turbo wystarczy zrobić jeszcze dwa razy większą turbinę, żeby mieć jeszcze większą przyczepność. Tutaj nie trzeba się tak skupiać na algorytmach, na wykrywaniu wcześniejszym, że będzie zakręt, jakieś mapowania trasy, kamery. Z tym, że znowu jak za mocno się dociśniesz, to później brakuje siły na silnikach trochę. Więc to też jakby do pewnego progu jest to dociskanie się, nie? Pewnie tak, no ale jak dasz większe silniki, no to problem rozwiązany. No i ważysz więcej. Ogólnie to jest dużo tam jeszcze jakby zamieszania, jeśli chodzi o powiększanie wszystkiego. Nie? To a propos powiększania wszystkiego w robotach, mam jeszcze pytanie, jak wygląda użycie silników typu brushless Direct Current Motor w
właśnie LF-ach i wiem, że nasz kolega Burtka robi takie roboty. I pytanie, czy tego typu konstrukcje powstają również w takiej, powiedzmy, niehardkorowej skali, która ma, powiedzmy, działać w Enkenstach i w Dragu, tylko właśnie w takim typowym line followerze? Typowym line followerze jeszcze nigdzie nie widziałem, ale w tym konkretnym nie. Podczas jazdy po prostu prosto nie wykorzystuje się maksymalnie mocy silników, tylko podczas zakrętu. Aha, czyli tak naprawdę nie ma sensu pchać większych silników do standardowej konkurencji. Można by próbować, ale próbować ale można, pytanie, nie wiem jaka jest odpowiedź. Ja widziałem roboty na bezszczytkowych silnikach. Jednego miał właśnie Rafał Cymiński od nas z koła, ale miał cały czas problem ze sterowaniem i jakby to był tak duży problem, że mimo wszystko te na tych szczytkowych jego roboty były szybsze. I jeśli dobrze pamiętam, to goście z Rumunii mieli jakieś na bezszczotkowych i tam już wtedy rzeczywiście można dużą turbinę i dużo większe przyciąganie do podłoża. No i ten robot już tam zasuwał, ale oni też bardzo dużo czasu na tym spędzili, jeśli mówili. Jak się z nimi rozmawiało, to mówili, że te płytki do sterowania tymi silnikami to im zajęły naprawdę dużo, dużo czasu i cała algorytmika do tego. To z Rumunii to jest jakaś kosmiczna kategoria w ogóle. Tam już są takie technologie wrzucone, właśnie silniki bezszczotkowe, wszędzie cięcie masy. Tam też właśnie była kamera, co najlepsze była to kamera jakaś Osramu. Właśnie bodajże 30 czy 60 pikseli, więc właśnie to, czego byśmy szukali do tej kamery, czyli nie tak jak tam to było jakieś 100 na 100 pikseli, tylko wystarcza te 30. Ale żeby było one niezawodne, żeby nie były zależne od otoczenia. No w ogóle tam na podczerwieni pracowały. I w Poznaniu też był jeden robot z turbiną i z silnikami bezszczotkowymi. I też właśnie autorowi bardzo dużo czasu zajęło w ogóle zaczęcie kręcenia tymi silnikami. I ostatecznie po skończeniu całej konstrukcji stwierdził, że nie było warto, bo masa silników jest bardzo duża, one się bardzo mocno grzeją, pobierają dużo prądu i opony się niszczą mocno. I następnego już by raczej robił na szczotkowym. To jeszcze co do tej Rumunii, tylko dodam, że nawet na szczotkowych silnikach oni nie jeżdżą na pololkach, tylko mają maksony i tam te silniki się lepiej sprawdzają, z tym, że sztuka to jest tak 400 euro, nie? No tak, no, inny budżet, nie? Ja bym, słychać mnie w ogóle? Tak, słychać. Ostatnio przyglądałem się troszeczkę skanerom i z tego co widziałem, był jakiś projekt w internecie budowania aparatu fotograficznego ze skanera, z tego modułu i nie wiem na ile by to było w ogóle możliwe i opłacalne, ale gdyby taki moduł czujnika, znaczy nie czujnika, tylko tej matrycy z lasera, tej, która skanuje różne strony, czy gdyby coś takiego zamontować, czy to by miało w ogóle jakiś sens? Wszystko zależy, jak to działa, czy to nie potrzebuje na przykład bardzo mocnego doświetlenia i konkretnych warunków, czy to działa... Właśnie to ma swoje własne diody. Problem, wydaje mi się, mógłby być co najwyżej z napięciem, bo nie wiem, na jakim napięciu to pracuje i nie wiem, jakby było z soczewkowaniem tego. Ale to rzucam jako taki zupełnie luźny pomysł. No tak, jak już bawić się w takie rozwiązania, które już istnieją, to w myszkach optycznych właśnie są takie matryce. No nie wiem, w wakacje się bawiłem jakąś taką matrycą ze starej myszki i ona miała 14x14 pikseli. Robiła no, bardzo dużo tych zdjęć, wiadomo. I tak się zastanawiałem, czy dałoby się właśnie to też soczewkować. I czy to by mogło się udać w ten sposób? Tak, ale to jest przerabianie matrycy, która jest w myszce, która faktycznie robi bardzo często te zdjęcia, dokładanie do tego soczewki po to, żeby mieć kamerę, która robi bardzo często zdjęcia. Ale nie niweluje to problemu smug na wykonanych zdjęciach, czyli odbić od płyty. Też myślałem, żeby zamontować jakiś filtr konkretnej częstotliwości i wtedy bardzo mocno doświetlać LED-ami na konkretnej częstotliwości,
by zniwelować światło zewnętrzne. Też jeżeli chodzi o myszki, to kiedyś próbowano, żeby tą matrycę od myszki zamontować w robocie i w ten sposób analizować poślizg. Tylko jednak myszki nie są przystosowane do tak dużych prędkości poruszania się myszek i czynniki głupiały. Co też raczej nie ma przyszłości. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Dobrze, to chyba kończymy. A, i tego robota nie zrobiłem sam, tylko z kolegą. Konkretnie tutaj kolega pojemnik. Zrobiony we dwójkę. Bardzo fajnie się pracowało. Polecam. Już tego robota bardziej zaawansowanego samemu praktycznie nie da się zrobić. Nie ma się zacięcia, żeby aż tyle czasu na to poświęcić. Bardzo mi się podobały twoje właśnie takie testy typu sprawdzenie tych dokładnych parametrów i badanie tych czasów, że naprawdę fajnie do tego podeszliście, żeby to tak konkretnie pokazać na liczbach, albo też te zdjęcia, jak koła były ubrudzone po ilu przejazdach i też jakie były czasy bez mycia kół. To też jest ciekawa informacja. Też zastanawiam się, czy na przykład napisanie robota, który nie ma super przyczepności, w sensie założenie, że nie ma bardzo dobrej przyczepności i pisanie algorytmu pod to, że tej przyczepności nie ma, czy nie byłoby też swego rodzaju rozwiązaniem? Wiesz, tak to mniej więcej wygląda, bo tej przyczepności jakby nie patrzeć nie mamy. Jakbyśmy mieli turbinę, to wtedy byśmy mieli przyczepność. Po prostu przyjmujemy, że mamy przyczepność idealną, wtedy robot przejeżdża idealnie trasę, ale jeżeli trochę zwiększymy prędkość, to owszem, będą lekkie poślizgi na zakrętach, ale czasy są wtedy dużo lepsze. Trzeba balansować między zmniejszaniem czasu, a zwiększaniem poślizgu. Od pewnego momentu poślizgi powodują wydłużanie drogi do przybycia i wtedy czasy się pogarszają. I w zasadzie też samo zastosowanie encoderów już jest pewną walką z poślizgami, nie? Bo tutaj dbamy o to, żeby jednak ta prędkość silnika była stała i jak on się bardziej ślizga, no to my odpowiednio tam dobieramy prędkość, nie? Jeśli my nie mamy pojęcia, czy aktualnie silnik się ślizga, czy nie, dzięki encoderom możemy bardziej drastycznie sterować tymi silnikami. Że na początku dać przez jakiś czas 100% mocy, po to, żeby on potem zmniejszyć, żeby utrzymać konkretne obroty, które chcemy mieć na kole. No tak, ale jeśli nie masz encoderów, to przy tym samym PWM-ie ślizgające się koło będzie się kręcić szybciej, nie? I on jeszcze bardziej będzie rzucać tym robotem, bo będą jakby no będzie się zachowywał w ten sposób, że tutaj on się zaczyna wyślizgiwać, traci przyczepność i jeszcze tak naprawdę mu się dokłada prędkość, no bo są mniejsze opory na silniku. Nie? No, w zasadzie na tym, że się koło kręci po prostu w powietrzu, czy tam tak jakby się kręciło w powietrzu. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Jak nie, to już... A jak to jest z innymi konstrukcjami? Czy w ogóle widuje się konstrukcje oparte na czymś innym niż taka właśnie chude dwa kółka z patykiem i czujnikami na takiej jakiejś płytce? Czy to już jest taki, no, konieczność? To jest konieczność, żeby jechać szybko. Po prostu inne konstrukcje jadą wolniej. Jedyne co, to jeżeli nie ma kątów prostych, to nie musimy skręcać o tak małym promieniu, tak przyjmujemy, że są same łuki, to wtedy można bardzo mocno poszerzyć opony. Wtedy zyskać tym dodatkową przyczepność. Ale jeżeli są już jakiekolwiek kąty proste, to praktycznie trzeba się zatrzymać i bardzo topornie idzie skręcanie w miejscu wtedy. Też, jeśli chcesz wygrać, jak mówię, to budujesz takiego robota, ale są też ludzie, którzy budują dla zabawy z ciekawości te lane followery, no i można różne takie jakby freakowe roboty spotkać na zawodach.
typu wielkości kilku palcy albo na przykład oświetlone jakoś w ciekawy sposób. To już kwestia inwencja twórcza, że tak powiem. Tak, bywały już różne konstrukcje z różnymi karoseriami na sobie, niektóre grały muzyczki. No ale te są ewidentnie tylko pod jak najlepsze czasy i wygrywanie zawodów.